W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. Bóg jest miłością, dlatego postanowił ratować człowieka przed potępieniem i wprowadzić go na drogę zbawienia. Bóg w osobie Syna zapłacił za tę miłość dramatyczną cenę doświadczenia zdrady, niezrozumienia, męki i śmierci. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Niedziela więc, jako dzień Jego zmartwychwstania, jest szczególnym świętowaniem przy ołtarzu. Jest czerpaniem z tej niepojętej miłości. On, Syn Boży, tak Ciebie umiłował, że swoje życie za Ciebie oddał. Dlaczego? Czym na to Ty i ja zasłużyliśmy? Jak niepojęta jest Jego miłość i bezinteresowna, wierna i nie lękająca się upokorzeń, bólu i samotności. Nie ma przecież większej miłości, jak oddać życie swoje za innych. To nie tanie emocje i zmysłowość, które podsycają ten świat. Niedziela jest dniem zachwytu. Jest centrum życia chrześcijan. Jeśli nie, to niewiele rozumiesz ze swego chrześcijaństwa. Święty Stanisławie, w każdej Eucharystii dokonuje się Chrystusowa prośba do Ojca, by wybaczył nam grzechy i słabości ze względu na Jego mękę i krzyż. A ja mam setki powodów, by lekceważyć mszę świętą. Tyle błahych rzeczy, rozrywek, spotkań, wypraw powoduje, że nie ma mnie w Kościele. Jak bardzo jestem powierzchowny, szukający doznań, przygód, przyjemności. Wydaje mi się, że drugi człowiek wypełni moje tęsknoty. Jestem jak statek na mieliźnie. Pomóż mi wypłynąć na głębię, bym jak najszybciej mógł zachwycić się prawdą, iż jedynie Bóg do końca mnie umiłował i że od Niego nigdy nie doznam zawodu. Tej prawdy uczy każda msza święta. Pozwól mi ją coraz bardziej rozumieć i do niej tęsknić. Amen. To przykazanie strzeże mojej więzi z Bogiem. Jak często jestem na mszy świętej. Z jakich powodów ją zaniedbuję? Czy umiem ją przeżywać? Czy ją rozumiem? Czy jest ona dla mnie dziękczynieniem za dobra, których Bóg mi udziela? Czy słyszę tę modlitwę Jezusową płynącą z krzyża, samotności, bólu i upokorzenia, pełną miłości i zatroskania o mnie? Czy nudzę się na mszy świętej, bo nie angażuję moich
żywiołowych emocji. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Dlaczego mnie, grzesznika, tak hojnie obdarzasz? Uwielbiam twoją dobroć, o Panie. Jestem głodny i spragniony. Wzbudź we mnie tęsknotę do czerpania ze źródła twojej miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.